Jak sama nazwa wskazuje, celem tego projektu ma być profesjonalizacja trzeciego sektora. Wynika to z wielu względów, a mianowicie skończyły się czasy, kiedy organizacje pozarządowe działały na zasadzie, nie wiem, kilku osób, które chciały zrobić coś dobrego, w związku z tym organizowały się i to robiły. W momencie, kiedy głównym źródłem finansowania działalności organizacji pozarządowych stały się jednak środki publiczne, pojawił się problem związany z profesjonalizacją, a więc z koniecznością spełniania pewnych standardów przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji projektów, wydawania pieniędzy. Co wiązało się z bardzo prostym przełożeniem, a mianowicie ta profesjonalizacja jest konieczna po to, ażeby realizować te projekty, rozliczać i później nie zwracać jakby pieniędzy. Chciałabym właśnie stworzyć takie stowarzyszenie, które byłoby swego rodzaju centrum właśnie edukacji i dialogu, także dialogu międzykulturowego. Bardzo wiele spraw, zwłaszcza drobnych spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, nie wygląda od razu tak, że się kończy w sądzie, tylko jest nam potrzebna porada, co zrobić. Czy do tego sądu trafimy, czy załatwimy to jakoś polubownie. I zamierzamy zrobić taki projekt, żeby udzielać tych porad osobom potrzebującym. Coś na zasadzie świetlicy socjoterapeutycznej, ale dla osób między 15 a 25 rokiem życia i miałyby to być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Pomysł mamy taki, żeby stworzyć Centrum Wolontariatu w Poznaniu, stworzyć bazę wolontariuszy, których przeszkolimy, następnie zapewnimy im staż w ramach wolontariatu i praktykę, bo to będą osoby bezrobotne. Kolejnym etapem będzie stworzenie dla nich indywidualnego planu kariery, który poprzez zatrudnienie subsydiowane zaczną realizować i wdrożą się w rynek pracy. Tutaj się znalazłam z pomysłem na to, żeby wkrótce założyć własną fundację, która będzie zajmowała się szkoleniem małych lub mikroprzedsiębiorców, którzy pochodzą z terenów wiejskich, nie mają wystarczającej wiedzy na prowadzenie własnej działalności. Pomoc taka pedagogiczna dzieciom z rodzin z problemami. No jest to taka profesjonalizacja kadry pedagogicznej, czyli szkolenia dla nauczycieli, dla pedagogów, tak żeby oni mogli poznać specyfikę na przykład pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, czy na przykład diagnozowaniem FAS-u. Mnie się marzy, żeby otworzyć zakład aktywizacji zawodowej. Jak zaczynałam to szkolenie, to wiedziałam jakby, kim chcę się zająć, ale do końca nie wiedziałam, jak to zrobić. Staramy się pracować na konkretnych pomysłach podchodzących pod działalność, która jest planowana przez już beneficjentów, czyli przez uczestników szkolenia, tak aby w jakiś sposób, może niekoniecznie tutaj uda nam się stworzyć od razu gotowy biznesplan i gotowe studium wykonalności do takiej działalności. Natomiast być może wyznaczy to w jakiś sposób ścieżkę, która doprowadzi do tego, żeby udało się coś takiego zrobić. Bierzemy pod uwagę możliwość pozyskania nowego lokalu, również na preferencyjnych warunkach. Pewnie będziemy się zgłaszać z tym do różnych jednostek samorządu terytorialnego, tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o słabe strony, tutaj my widziałyśmy to jako słabą stronę, to właśnie ten kapitał początkowy, który musimy znaleźć. Mimo wszystko dość wysoki koszt inwestycji dla stowarzyszenia, bo to jest właśnie około tych 15 tysięcy. Natomiast w międzyczasie uzyskałyśmy informację, że można liczyć na dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego, więc na pewno taki wniosek będzie pisany. Mam teraz o wiele większą wiedzę na temat takich formalnych procedur, jak powinnam organizację założyć, jak ją zarejestrować, na co zwracać uwagę podczas prowadzenia działalności, ewentualnie skąd pozyskać środki na prowadzenie działalności. Plusem tego tutaj uczestniczenia w tym szkoleniu było to, że jak ja sama zastanawiałam się nad swoją organizacją, mi się wydawało martwo, że ja sobie sama nie dam rady, w ogóle to jest dla mnie za dużo, a tutaj przychodzę. Jest kilka osób, które też mają wątpliwości, też nie wiedzą, czy sobie poradzą, ale mają jakieś pomysły i coś robią w tym kierunku, więc taki akcent pozytywny, takie wsparcie fajne. Tak przynajmniej dla mnie to jest. Tak, zdecydowanie. Ile nas kosztują alkoholicy rocznie? Jaka to może być kwota? Podpowiadam, że bardzo wysoka. 3 miliony złotych. Jeszcze czekam na jakąś inną propozycję. 3 miliony? 15 milionów. Niech się panie rozhulają pod tym względem, zachęcam. 20 miliardów złotych rocznie, tylko alkoholicy.
Dodajcie Panie do tego wszystkie inne formy, prawda, pomocy społecznej, to się robią potężne pieniądze, z których właściwie efekt jest niewielki. Stąd te nasze fundacyjne działania, żeby pobudzić tych ludzi do jakiejkolwiek przedsiębiorczości, na początku bardzo takiej nawet prostej, wręcz prymitywnej. Pan na napisie, na celu projektu. W tej chwili trwają warsztaty pisania wniosków, ponieważ grupa zapoznała się już z programem współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi, następnie poznała ogłoszenie konkursowe i teraz jakby ustosunkowując się do treści zawartych w tym ogłoszeniu konkursowym, próbują napisać jakieś własne projekty. Wiedzy jest dosyć dużo, nawet mam wrażenie, że często jest na pograniczu tego, co mogę wchłonąć, zwłaszcza jak był ten, że tak powiem, moduł wiedzy księgowo-kadrowo-płacowej.